Tak, słucham. Dzień dobry, z kim mam przyjemność rozmawiać? Z Martyną. Czy są rodzice w domu? Tak, już daję. Tato. Tak, słucham. Dzień dobry panu. Biuro obsługi klienta się kłania. Proszę pana, ja mam takie pytanie. Jakiego pan radia słucha? Proszę? Ja mam pytanie, jakiego pan radia słucha? No wie pan, jak to radia, no, dziwne, radia słucham, no. Ale jak jakiś... musiał iść i markę sprawdzić, no nie wiem. Ja, nie, proszę pana. Jakiej stacji radiowej pan słucha? RFI-FM. Jeszcze raz? RFI-FM. Proszę pana, co panu się najwięcej w tej stacji radiowej podoba? No przeboje, starych lat. Starych lat? Tak. RMI, tak? Tak, tak. To są stare przeboje, tak? Tak. Bo nam się wydaje, że to nie są stare przeboje akurat. Chyba pan stację pomylił. To może ja stację pomyliłem, tak. No właśnie, a jaką pan stację słucha? No tej stacji właśnie. Ale jaki? Jak się nazywa ta stacja? RM, no wie pan, jakoś mi ciężko to jakoś wysłowić. No stare przeboje, RM, nie skojarzę. Niech się pan zastanowi, ze spokojem. Już sekundkę. Martynka! Ja się nazywa RMI FM. O. Tare, to może 884 albo 107 Gold FM? Tak. To Gold FM czy RMI? RMI FM. 884. Ach, 884 to jest złote przeboje, to jest coś... Złote przeboje, no właśnie, tak. No to już zupełnie inne stacje, pan 10 stacji wymienił. A no to właśnie. A kiedy pan ostatni raz słuchał radia? Proszę? Kiedy ostatni raz pan słuchał radia? No, ja pan codziennie słucham, także może 2 godzinki temu. 2 godzinki temu, tak? Tanie brzmi. Proszę obojętnie jakiś króciutki wierszyk opowiedzieć. Może z lat szkolnych, albo może całą rodzinę pan zaangażuje. Może rodzinnie byście państwo powiedzieli. No to dobrze. A Martynka, chodź tu jakiś wierszyk powiedz. Obojętnie jak to jest konkurs. No, już uczyłem. Ale pan nic nie przychodzi do głowy. Nic nie przychodzi panu? No to trudno, ale coś może pan zaśpiewać może. No, to znaczy. Obojętnie co, pan chce, może ich troje. A wszystko to moja wina, że ja kocham cię. No to wystarczy? No i co, i to się kończy repertuar? Nie, kościelną jeszcze mówię, może jakąś kościelną, coś dłuższego, bo tak króciutko pan zaśpiewał. 3 słowa, może coś kościelnego, może kolędy. Bóg się rodzi, noc truchleje, na niebiosy, no. No tylko ciągle 3 słowa pan śpiewa, może coś więcej. Co pan umie? Coś dłuższego. Jezus jest wśród nas, Jezus jest wśród nas, podnieśmy ręce chwaląc Jego imię, Jezus jest tu. Może być? O, ładnie. A Boże, coś polskie umie pan? Albo niech pan weźmie książeczkę do nabożeństwa. Dowoła pan córkę, niech weźmie tą książeczkę i 2 zaśpiewacie. Martynka, chodź szybko. Chodź, Boże, coś polskie. Chodź, Boże, coś polskie zaśpiewaj. Boże, coś polskie. Jak? No, ja też tego nie potrafię zaśpiewać. A może książeczkę do nabożeństwa macie? Tak, oczywiście. No, to weźcie książeczkę i z książeczki zaśpiewajcie, obojętnie jaką. Nie masz książeczkę do nabożeństwa? Tak. No właśnie, no proszę pana, no niech pan 3 zaśpiewacie. Małżonka jest w domu? Tak, małżonka właśnie jest na drodze krzyżowej. Na drodze krzyżowej? Tak. Aha, no dzisiaj to... o 20 u nas białego jest zwrota krzyżowa. Aha, to może w 2 z córką pan zaśpiewa coś. Wała i do czynienie, bądź w każdym momencie Jezusowi w najświętszym boskim sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tyle groź bądź pochwalą Jezu na miłości. Ale śpiewając 2, rodzinnie, proszę, rodzinnie. No to zaśpiewałem 2, chodź. No cało, no śpiewaj, no obojętnie, cało, nie ma żadnej pieśni. No daj, już zawsze. Kłaniam się Tobie, wyliczny Boże, którego niebo objąć nie może. Ja prowinę przed Twą mówącą, wolskiem aniołów klękam z radością. O, była córka koło mnie. O, no ładnie. Widzę, że ładnie wam idzie. Tak. A często do kościoła chodzicie? No. Jako rodzina katolicka to każdą niedzielę. No ja dzisiaj akurat nie poszłem, bo córka wróciłem z pracy, a córka mała jest chora, tylko poszła małżonka z dużą córą na drogę krzyżową. Aha, to codziennie na drogę chodzicie krzyżową? Proszę? Codziennie? Nie, były rekolekcje, prawda? A dzisiaj jest zakończenie drogą krzyżową. Może z paciorek zmówicie? No to może w 2 coś powiem. Mówicie do słuchawki razem, głośno i wyraźnie. Ojcze nasz na niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie łudź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, chwała Ci.
skały, błogosławię owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aniele Boże, stróż mój, cały przyniesuj, rano wieczór w mocy, zawsze ku mocy. Od wszystkiego złego, doprowadź do żywota wiecznego. Amen. No to była taka wspólna modlitwa z córką. A do spowiedzi Pan często chodzi? Proszę? Do spowiedzi często? No, raz w miesiącu, no, raz w miesiącu. Raz w miesiącu. A kolędę przyjmujecie Pan? Proszę? Kolędę. No jako katolicy, no to jest obowiązkiem naszym. Aha, obowiązek. Ja zaznaczam jeszcze raz, że jesteśmy głęboko wierzącymi katolikami. Aha, rozumiem. To by było jakieś uchybienie z naszej strony, żeby takiej kolędy nie przyjąć raz w roku. Aha, raz w roku, tak, tak. A Radia Maria Pan słucha? Ja najbardziej, tak. A jaka audycja Panu najwięcej odpowiada? No, takie wszelkie właśnie dyskusje między właśnie słuchaczami właśnie, a takimi tam księżmi, którzy doradzają ludziom w tym niełatwym życiu. No i to mnie najwięcej było tak ciekawi. A jak to konkretna audycja, konkretna nazwa audycji? No to konkretnie, no ja to przeważnie tam dość często słucham właśnie z pracy, no także no wsłuchuję się po prostu w tematykę kościoła, w tematykę katolizmu i tym trochę zaczął. A kto jest dyrektorem Radia Maria? A to nie odpowiem, nie. Nie wie pan, kto jest dyrektorem Radia Maria? Nie. No ja powtarzam, że po prostu naprawdę no się wsłuchuję w to tą sprawę katolizmu i, jak to się mówi, w imię Boga, o. A tą telewizję pan ogląda? Proszę? Tą telewizję pan ogląda? Tak, to u nas jest to 19. A jak się nazywa ta telewizja? To jest na 19, ten katolicki. No właśnie mam, Klan. A Klan, telewizja Klan? Tak, Klan, tam. Aha, Klan, aha. Mm-hmm. Aha, to telewizja Klan. Co jest w tej telewizji Klan? No, wszelkie audycje właśnie o tym, no, o kościele, o Bogu, no tylko to. Aha. Tak, aha, rozumiem. Ta stacja tylko właśnie w tym dominuje, że tylko o Bogu właśnie. Podoba się panu to? No podoba się, no jakieś dziwne pan zadał pytanie w ogóle. No czy mi się podoba nawet, no ja powtarzam po raz który, że jako wierzący katolik, no to co mi się ma do podobania. A dziękuję panu za rozmowę, do widzenia.